Siemanko, Karol Synowiec, Jeziorak TV. Zapraszam Was, kochani, do obejrzenia kolejnego odcinka programu Porozmawiamy o... A tym razem porozmawiamy o Wojciechu Figurskim. Witam ponownie, cześć. Dawno mnie nie było, także miło się widzieć znowu. Jak zawsze widzimy się na Sienkiewiczach. Tak, przeważnie tutaj. Kiedy zaczynałeś przygodę z Jeziorakiem? Jeziorakiem byłem bodajże w drugiej klasie szkoły podstawowej. Wtedy moim, pamiętam, pierwszym trenerem był trener Leszek Bitoft i tak się moja przygoda zaczęła, że gdzieś od małego zawsze ten Jeziorak zawsze gdzieś był blisko mnie, ja byłem blisko Jezioraka, także moja przygoda z Jeziorakiem, pamiętam, rozpoczęła się w drugiej klasie szkoły podstawowej, także dosyć dawno temu to już było, ale coś tam w pamięci jeszcze zostało. Zaczęło się od ataku? Czy były też inne pozycje? No nie. Czasami jak gdzieś słucha się powieści piłkarzy, to byli przypisywani do różnych pozycji. Często jest u bramkarzy, że gdzieś tam grali w polu, a nie chciało mi się biegać i stawali na bramkę. Natomiast no, ze mną taka sytuacja była, że od początku gdzieś miałem tą ciągotkę do strzelania bramek i myślę, jak każdy młody chłopak, ale grałem tylko i wyłącznie ataku i tak zostało do dnia dzisiejszego, także zbytniego doświadczenia na innych pozycjach może nie mam. To ile lat już jesteś związany z klubem? No, tak jak mówię, miałem 8-9 lat, kiedy zacząłem trenować już w Jezioraku, tak, i do czasu mojego pierwszego wyjazdu z Iławy w 2004 roku, bodajże to było, bądź 2004. Także grałem nieprzerwanie przez kilkanaście lat, czy to w grupach młodzieżowych, zaliczając po kolei wszystkie szczeble, czy to później już w seniorach, tak? Także że gdzieś później miałem kilka lat gry w innych klubach z przerwami na powroty, na powrót, czy jeden, czy drugi do Jezioraka, także no myślę, że gdzieś około 20 lat będę na pewno związany z Jeziorakiem. Ale Jeziorowcem jesteś od 26 lat. Tak, dokładnie, tak mam to powiedzieć, że nawet jak grałem gdzieś poza Iławą, to byłem zawsze na bieżąco z wynikami Jezioraka i gdzieś często zawsze wiedziałem, kiedy Jeziorak gramy, z kim gramy, czy w jakiej jest lidze, bo to było oczywiste. Jeziorak był mi zawsze bliski i sercu i myślę, że tak już pozostanie na zawsze. Na jakim piłkarzu wzorowałeś się, będąc młodym zawodnikiem? Na jakim piłkarzu wzorowałem się, będąc młodym zawodnikiem? To ja powiem może taką, nie że śmieszną historię, ale bardzo taką sympatyczną dla mnie bynajmniej. Nie było kiedyś, tak jak wspomniałem, takiego przekazu mediów, że można było włączyć YouTube i obejrzeć sobie, czy to zawierania zawodników, czy jakieś sztuczki, triki, rzuty wolne, rzuty karne, jak się zawodnik zachowuje. Mecze, jak wiadomo, też nie były rozgrywane z taką częstotliwością, jak to jest w czasach dzisiejszych, że naprawdę tak, telewizja dopiero raczkowała i te mecze były pokazywane dosyć sporadycznie i takiej możliwości nie było, dlatego moim pierwszym wzorem był zawodnik naszej Jezioraka. Ja byłem zawsze patriotą lokalnym i pierwszym moim takim idolem był Paweł Pasik, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Taka właśnie, chciałem powiedzieć, to sympatyczna historia. Grałem zawsze na boisku i mówiłem, jak się nazywa Paweł Pasik strzelił gola i kiedyś ktoś mnie się zapytał, jak ja się nazywam, a ja powiem, że ja jestem Paweł Pasik, tak? Nie było jakiegoś niebieskiego. A Paweł Pasik, tak, że pamiętam, że Paweł wtedy był
naprawdę wiodącą postacią Jezioraka i wszyscy się, może nie wszyscy, ale wielu młodych chłopców podziwiało grę Pawła i ja byłem jednym z nich, także pierwszym moim wzorem był Paweł Pasik i pamiętam, kiedy po latach się spotkaliśmy w jednym zespole, to dla mnie była ogromna radość, ogromny zaszczyt, że mogłem z takim piłkarzem być w jednej szatni, także jeszcze raz Pawełka serdecznie pozdrawiam, na pewno jeszcze się nieraz zobaczymy i tak mówię, pierwszym moim wzorem był Paweł Pasik. Także jeżeli miałbym mówić o takich zawodnikach naszych lokalnych, to bez dwóch zdań Paweł, natomiast no później, kiedy ten już przekaz był wyższy, to pod koniec lat 90. No jak każdemu napastnikowi najbardziej mi imponowała gra Brazylijczyka Ronaldo, który dysponował niesamowitą szybkością, niesamowitym driblingiem i łatwością w zdobywaniu bramek i na pewno gdzieś ten jego rozwój, to jego karierę, która była gigantyczna, która była wspaniała, ale na pewno osiągnąłby jeszcze więcej, gdyby nie kontuzje, także z takiego podwórka lokalnego przeszedłem trochę może na wyższy poziom, ale na pewno Pawła zawsze darzę większą sympatią niż Brazylijczyka Ronaldo, także pierwszym moim wzorcem w latach młodości był bez wyzwań Paweł Pasik. Dlaczego Barcelona, a nie Real? A to już cokolwiek wiesz, widzę. No to może nie, że wszystkich zaskoczę czy coś, ale gdzieś ten podział na Real i Barcelonę tworzył się może w takich tam 5-7 latach, że 10 może latach, natomiast ja jestem kibicuję gorąco w Barcelonie od momentu, kiedy wygrała w finale, jeszcze tutaj nie była Ligi Mistrzów, a Puchar Europy Mistrzów Krajowych, kiedy wygrała z Sampdorią Genua 1-0 po dogrywce, po wspaniałym golu Ronalda Koemana, pamiętam, rzutu wolnego, to był bodajże rok 93. Nie chciałbym się pomylić, ale no, prawdopodobnie, no, myślę, że to był 93 rok i to był jeden z pierwszych meczów, który jako młody dzieciak pamiętam już tak w całości, także ta gra Barcelony i ten strzał Ronalda Koemana utkwił mi w pamięci od tego czasu. Od tego czasu jestem kibicem Barcelony, kiedy też mieli wspaniały atak z Cristo Stoiczkowem i w napadzie taki z Romario, także na pewno była to taka drużyna, która już wtedy sprawiała ogromną radość kibicom, także jestem kibicem Barcelony od lat 20 ponad, a nie jak to czasami bywa, że kto jest na topie, tego jestem kibicem, tak? Nie, no ja zawsze kibicowałem Barcelonę, nawet kiedy miała kryzys i gdzieś pamiętała się w środku tabeli, był i taki okres, że zajmowała miejsce koło 8-10 Primera Division, ale na szczęście czasy wróciły trochę lepsze i cieszy mnie to, że drużyna, której kibicuję już od wielu lat, ostatnio jest na topie. W sezonie 2004-2005 dołączyłeś do Warmii Grajewo, w której grał Tomasz Radziński. Drużyna z Grajewa grała wtedy w Trzecinicy. Tomek Radziński już prędzej występował w Warmii Grajewo i też w dużej mierze trafiłem właśnie akurat tam ze względu na Tomka. Także nie przyszedłem razem z Tomkiem, ale może bardziej dołączyłem do Tomka, ale tak, to był mój pierwszy taki wyjazd poza Iławę, który wspominam sympatycznie i na pewno nie żałuję tego, że spróbowałem wówczas siły w Grajewie. Pamiętam, no, że bardzo mocno zależało mi, żeby grać w wyższej lidze, a Warmia wówczas grała w trzeciej lidze, Jeziorak były w czwartej. Z perspektywy czasu do dziś wiele osób mówi mi, że popełniłem błąd wyjeżdżając wtedy z Iławy, aczkolwiek no, ja jakoś tak do końca z takimi opiniami się nie zgadzam. Chciałem spróbować gry w wyższej lidze. Po roku wróciłem do Jeziorka, kiedy już był w tej trzeciej lidze, także nie zszedłem.
poziom niżej tak naprawdę. Ten rok, tak jak powiedziałem, no, wspominam sympatycznie w swoim życiu. Kiedyś musiał przyjść taki czas, że opuści się własny klub i gdzieś dalej wyjechać, ale jak tak jak powiedziałem już na początku, kilkukrotnie do Jowy wracałem. Dlaczego grasz z numerem 9? W jakim klubie gra z tym numerem Ciebie kosztowała najwięcej? No, z 9 gram dosyć długo. Pamiętam, że w pierwszych latach w grupach juniorskich występowałem z numerem 10, natomiast kiedy trenowałem już u trenera Leszka Czarkowskiego, to trener miał taką zasadę, że przydzielał numery sam na początku i jako środkowy napastnik ta pozycja numer 9 otrzymałem koszulkę właśnie z tym numerem i jako że strzelałem, grałem z tym numerem bardzo dużo bramek, bardzo zżyłem się z tym już numerem i tak naprawdę kiedy była taka możliwość, to występowałem zawsze z tym numerem. Natomiast ile mnie kosztowała? Pamiętam, że to już później byłem tak zapisywany na punkcie 9, że prowadziłem różne negocjacje z zawodnikami, zwłaszcza jeżeli przychodziłem do klubu, ale pamiętam, kiedy przychodziłem właśnie do Warmii Grajewo, wtedy 9 miał mój kolega Maksim Mirwa, który dosyć już długo wtedy grał w Warmii i na początku jakoś to nie chciał w ogóle o tym słyszeć, ale no tak się porozumieliśmy jakoś, że jedną czy dwie kratki piwka poświęciłem na to i tak Maksim mi oferował, zamienił się ze mną numerami i mogłem występować dalej z numerem 9. Zawsze no generalnie miałem takie no trochę szczęście, że gdzieś ta 9 była albo wolna, albo mieli ją z reguły w posiadaniu młodsi zawodnicy i jakoś gdzieś tam już później z wiekiem mogłem gdzieś mieć trochę więcej do powiedzenia i miałem to 9. Teraz jeszcze jedna sytuacja, pamiętam kiedyś graliśmy w Pucharze Polskiej, jak przychodziłem, trenerem był Jarek Płoski i no pech taki chciał, że akurat z 9 grał trener Jarek, także tutaj za dużego pola do negocjacji nie miałem i musiałem inne wybierać, ale tam raz czy dwa razy trener nie grał, akurat przechwyciłem tą koszulkę na chwilę i graliśmy puchar, wojewódzki puchar polski bodajże w Narzymiu wtedy i trener Płoski wówczas mi powiedział, że jak strzelisz bramkę, to zostawiasz tą 9, jak nie strzelisz, to mi ją oddajesz na zawsze i mówię, okej, okay, umowa stoi. I tak pierwsza połowa nic, druga połowa już tak patrzę, sędziego się pytam, ile jeszcze zostało, ale na szczęście pamiętam, że około 90 minuty udało mi się zdobyć bramkę na 3-1 bodajże, czy 3-0, ale no dosyć wysoko pewnie wygraliśmy, ale no wtedy tak powiem, że trochę biegałem z myślą też nie tylko taką, żeby zespół wygrał, ale żeby też ja bramkę strzelił. Na szczęście udało się i trener Polski wtedy dotrzymał słowa i tą 9 już dostałem na stałe, ale no, zrodziło to się w dosyć dużych bólach i tutaj no, naprawdę bardzo mi zależało, a tutaj jakieś negocjacje nie wchodziły w grę. Żadna krata piwa nie mogła tutaj się pojawić, także wchodziły w grę tylko czysto i wyłącznie aspekty sportowe, ale cieszę się, że udało mi się jakoś ten wówczas tamty mecz, mój taki osobisty cel zrealizować. Także 9 jest moim takim talizmanem, numer, do którego mam ogromny sentyment i myślę, że dopóki będę grał w Jezieraku, to żaden inny zawodnik z racji tego, że jestem też trenerem, także trochę mam do powiedzenia, że nikt inny poza mną póki co z 9 nie wystąpi, ale także. Chyba, że to zrobisz szczyki zakład. Nie, ja wszystko się założę, ale no to, że komuś oddam koszulkę z tunelerem, takie coś mi nie grać, także sam fajne, sympatyczne historie z przeszłości i myślę, że ta 9 już będzie do
do końca, aż skończę grać w Wiedźraku, będzie na moich plecach. To trener płoski musiał też chyba co chwilę podchodzić do sędziego, pytać się, która minuta, tak? Ja się pamiętam, czy ten trener grał, czy był z boku. Chyba był z boku, na pewno był z boku wówczas w tym meczu, ale trener się cieszył jednak mimo wszystko z tego, że strzeliłem bramkę, bo zależało na tym, żeby jego napastnicy zwłaszcza strzelali bramkę, także to, że był to dosyć uczciwy zakład, uważam. I tak jak mówię, no, obie strony były zadowolone z jego rezultatu. Występowałeś także w starej drugiej lidze w Drwięce Nowe Miasto. Tam też strzelałeś gole. Pamiętasz tamten okres? Pamiętasz, ile strzeliłeś bramek? No, pamiętam doskonale tamten okres. Byłem tam co prawda tylko pół roku, natomiast to była wielka dla mnie frajda grać na zapleczu Ekstraklasy, bo pamiętam, że to była piekielnie mocna druga liga, gdzie grały takie firmy jak Widzew Łódź, LKS Łódź, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk też grała, także Ruch Chorzów. No, musiałbym wymienić, podejrzewam, zdecydowaną większość, bo Piast Gliwice, pamiętam także, że naprawdę marki były uznane. No, trochę znalazłem się tam, może nie że przez przypadek, ale w dziwnych okolicznościach, gdyż pamiętam tutaj, kiedy byliśmy w trzeciej lidze, w trakcie rundy trenera Tarnowskiego wystąpił trener Jastrzębowski, który za bardzo nie widział dla mnie miejsca w Wiedźraku i tak się sprawy potoczyły, że byłem może niechciany w trzeciej lidze, a trafiłem do drugiej ligi. Zagrałem tam kilkanaście spotkań. Gdzieś na początku może trudno było mi się przebić do składu, ale pamiętam, że w drugiej części rundy wiosennej już grałem większość spotkań. Od początku udało mi się co prawda strzelić tylko dwa gole, pamiętam, z Ruchem Chorzów i ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, ale to naprawdę była ogromna przyjemność i niesamowite doświadczenie grać przeciwko piłkarzom, którzy później gdzieś zabłysnęli w Ekstraklasie czy wcześniej na tym topowym poziomie grali, tak? Także może wtedy pamiętam, że spadliśmy drżąco, wówczas była Beniaminkiem i po pierwszej słabej rundzie, kiedy w teorii na papierze miała lepszych zawodników i nie spisywała się tak, jak tego wszyscy oczekiwali. Wtedy pamiętam, no, gdzieś władze klubu postanowiły związać się z zawodnikami, którzy wywodzą się z regionu i pamiętam, że to drugą rundę mieliśmy dosyć solidną, ale straty po pierwszej rundzie już nie pozwoliły na to, żeby Drwęca się wówczas utrzymała na zapleczu Ekstraklasy. Także pamiętam ten okres bardzo, bardzo super doświadczenie, wielka frajda grać, tak jak powiedziałem, z takimi zespołami i ja też miałem wokół siebie dobrych zawodników, także było to pół roku, które na pewno dużo mi dało. Wtedy przyszedłeś do Drwęcy z Grzegorzem Sobiechem, który także został zmieniony w bramce Jezioraka przez Tomasza Stańczewskiego. Trenerem Drwęcy był wówczas Andrzej Błaszkowski. Pamiętam relacje z Radia Olsztyn, jak Drwęca zdobyła gola na 3-0. Pamiętasz ten mecz na Śląsku Wrocław? Tak, wygraliśmy wówczas 3-0, grałem wówczas na tym dużym stadionie, czy nie pamiętam, jak on dokładnie się nazywał, ale pamiętam, że w tamtym meczu wszystko nam wychodziło, a wtedy na tym meczu siedziałem na master z rok, ale chłopacy zagrali naprawdę wspaniałe zawody i podejrzewam, że wtedy Marcin Wincel strzelił bramkę na 1-0, samo okienko takie, że klękajcie narody, a Marcin, pamiętam, że za dużo bramek w swoim życiu nigdy nie strzelał, także fajny mecz, który naprawdę wiele nam wychodziło i przyjemna sprawa, także ta, która, no, potwierdza, myślę, to, co
co powiedziałem w poprzednim wątku, że tą wiosnę mieliśmy jak na swoje możliwości dosyć solidną i kilkukrotnie punktowaliśmy naprawdę z dobrymi zespołami. Mając 22 lata zagrałeś w Wicewie Łódź. Nie przesadzajmy, wystąpiłem w jednym meczu w Pucharze Ekstraklasy, bodajże tak, z Górnikiem Łęczna, kiedy zagrałem, wystąpiłem około 30 minut na stadionie Widzewa. Pamiętam, że była dosyć duża mgła wtedy na boisku, także bardzo miły epizod. Pamiętam już wtedy, gdzieś do dzisiaj pamiętam, trenerem był wówczas Michał Probierz i odprawa, jaką wtedy przeprowadził przygotowanie do meczu, kiedy no jeszcze nie myślałem o tym, co będę robił za kilkanaście lat, ale jak dzisiaj pamiętam, że naprawdę trener był świetnie przygotowany merytorycznie do tego meczu, przekazał takie informacje i w taki sposób o przebiegu meczu, o taktyce, że poczułem się, jakbym był w innym świecie, także ogromna dla mnie przyjemność. Szkoda, że na tym tylko się skończyło, ale nic, no bardzo, bardzo sympatyczna dla mnie sprawa, którą na pewno zawsze zapamiętam. Czy trenera Probierza jeszcze później spotkałeś? Chronologicznie, żeby mnie pomylił, nie, prędzej trener po przeciwnej stronie się spotkaliśmy, to trener prowadził Polonię Bytom bodajże. Ja byłem w trójce, także chronologicznie, nie, później z trenerem Probierza nie miałem przyjemności gdzieś spotkać się na niwie sportowej. Co skłoniło Ciebie do powrotu do Jezioraka? Mogłeś spokojnie grać w trzeciej lidze. Mówimy o powrocie ostatnim, tak? Przed 3,5 roku, tak? Przed 3, przepraszam. Co mnie skłoniło? Tak naprawdę ja już byłem bliski tego, żeby trafić do Jezioraka pół roku wcześniej w roli samego zawodnika. To był okres, kiedy byłem 3 lata już poza Iławą, ale mieszkałem w Iławie i gdzieś codziennie dojeżdżałem do pracy, grając w Starcie Działdowo i w Sokole Ostróda. Czas, który bardzo pięknie wspominam, ale gdzieś no już czułem, że chciałbym już tak, jestem nieco znużony tymi codziennymi dojazdami. Natomiast co mnie skłoniło? Powiem tak, że kiedyś sobie powiedziałem, że nigdy nie zagram, mając tam 26-27 lat, że nigdy nie zagram w B-klasie, F-klasie i w piątej lidze. I kiedy tak sobie to planowałem, nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że w takich ligach znajdzie się Jeziora. Tak? I na pewno co mnie skłoniło, to nie powiem, że może dwie rzeczy, ale dwie bardzo główne rzeczy. Pierwsza to była taka, że no mój klub, w którym się wychowałem, który kocham, znaleźć się na dnie i gdzieś na pewno chciałem pomóc w tym, żeby Jeziora krok po roku awansował przynajmniej do tej czwartej ligi, bo pamiętam, kiedy przychodziłem, to z prezesem założyliśmy sobie cele na najbliższe 3 lata naszej współpracy. Natomiast i to było ta rzecz, no po prostu, że chciałem pomóc klubowi, tak? Natomiast no, druga sprawa, no równie ważna, ale ja też nie ukrywam, że gdzieś od zawsze miałem takie marzenia, żeby być trenerem marzeń i nawet plany. Wiedziałem, że one prędzej czy później się prawdopodobnie spełnią i na pewno tutaj dużą rolę odegrało to, że prezes sobie zaproponował mi funkcję pierwszego szkoleniowca zespołu seniorów, tak, i to było dla mnie na pewno bardzo ważne, że no poziom naprawdę najniższy, może wydawałoby się, znaczy wydawało mi takie, że poziom najniższy w kraju, że już za bardzo nie ma gdzie w dół patrzeć, ale gdzieś wiedziałem, że trzeba od czegoś zacząć i kiedyś zacząć, ja od początku no zbytnio nie widziałem się w pracy z młodzieżą i gdzieś chciałem pracować tylko i wyłącznie z zespołami seniorskimi, a żeby już po odpowiednich
kursach, tak jak mówię, prezes sobie zaproponował mi powierzenie funkcji pierwszego trenera i tak się stało, że wróciłem do Jeziorka i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego kroku, jaki podjąłem, bo tak jak powiedziałeś, mógłbym grać spokojnie w trzeciej lidze czy w czwartej lidze, mieszkając w Jawie gdzieś, dojeżdżając tutaj do naszych ościennych, bliskich miast, czy to no, generalnie w powiecie, mógłbym tam za daleko, nie, bym nie musiał jeździć, ale tak mówię, postanowiłem wrócić do Jeziorka, pomóc mu i też przy okazji gdzieś rozpocząć swoją pracę szkoleniową. Także było więcej tych czynników, ale te dwa na pewno były najistotniejsze. Osoby, które Ciebie dobrze znają, uważają, że masz trudny charakter. Co Ciebie najbardziej irytuje? Trudny charakter. Najpierw trzeba byłoby zdefiniować, co to znaczy trudny charakter. Byłem trochę inaczej jak ja uważam, że ja gdzieś może wiem o tym, że mam opinię, być może nawet bura czy mruka, ale to są opinie przeważnie osób, które mnie nie znają, bo ja jakoś to nie ukrywam, że jakoś nie to, że otaczam się skorupą jakoś tak, ale dosyć bynajmniej na początku jakoś nie zawieram, nie wiadomo jakich znajomości czy wręcz przyjaźni muszę do danej osoby się przekonać i może wtedy jakoś nie sprawiam wrażenia najmniejszego człowieka na ziemi, tak? Natomiast no, osoby, które mnie znają dłużej, myślę, że każdy potwierdzi, że jestem dosyć pogodnym i kontaktowym człowiekiem w takich relacjach towarzyskich, międzyludzkich na stopie prywatnej. Natomiast trudny charakter, to jak się domyślam, chodzi o sprawy wojskowe, czysto tak? Nie wiadomo, nie jestem bliżej określony, także czy trudny charakter, może inaczej, ja kiedy jestem trenerem, ale kiedy już prędzej byłem zawodnikiem, zawsze bardzo dużo wymagałem i od siebie, i od zawodników, od moich kolegów z boiska, z tego względu, no, że no, mam taką, uważam, cechę, no, może być ona pozytywna, ale może czasami ona być aż przesadna, ale mi bardzo mocno zależy na wygrywaniu we wszystko co tylko się gra, jeżeli chodzi o mecze, tak? Ale chcę wygrywać w każdym meczu z każdym przeciwnikiem, niezależnie czy to jest mecz mistrzowski, sparingowy, czy pokazowy, charytatywny. Ranga meczu jest dla mnie mniej istotna, no, tak? Zostałem nauczony i tak samo, że zawsze wychodzę po to, żeby wygrywać i kiedy jestem na boisku, no jakoś nie uśmiecham się, nie przybijam piątek z przeciwnikami, gdzie mimo że czasami zdarza się tak, że po przeciwnej stronie boiska, po przeciwnej stronie tak są moi dobrzy koledzy, a no wiedzą tak, że ja po meczu z każdym bardzo chętnie porozmawiam, nie mam z tym żadnego problemu, natomiast no mam takie podejście, że na boisku nie ma żadnych kumpli, nie ma przyjaciół, jeżeli chodzi o drużynę przeciwną i dążę za wszelką cenę do zwycięstwa, także może dlatego to jest przez to odbierany taki mój charakter, że tak jak mówię, w takich sytuacjach jakoś no nie potrafię zachować jakiegoś pogodnego wyrazu twarzy, że tak się wyrazi i zawsze do końca jestem skupiony na meczu i tego samego wymagam od moich zawodników, że niezależnie od tego, czy prowadzimy 4-0 czy 5-0, bo tak czasami się zdarzało w meczach ligowych, to tutaj nie chciałem, żeby rozluźnienie się wprowadzało. Zdobywasz wiele bramek, ale często jesteś nieskuteczny. Z czego to się bierze? No to ja powiem trochę inaczej, bo ja znam tę opinię i powiem tak. Ja dla tego klubu w meczach ligowych zdobyłem blisko 180 bramek. Sobie policzyłem przychodząc na rozmowę i życzyłbym każdemu, żeby miał taką nieskuteczność, tak? Że tak powiem w cudzysłowie. Chodzi mi o same mecze ligowe, jeżeli chodzi o ilość bramek. Ja to ze swojej strony odbieram nieco inaczej. Każdy mówi, że może mówi nawet Kuba, że jest tak. Jeszcze nie miałem okazji z nim porozmawiać o tym po programie. Mówi, że ja potrzebuję 10, żeby jedną strzelić. No nie, może odpowiem inaczej.
Ja mam taki album, to jest moja subiektywna opinia, ale myślę, że wiele osób się z nią zgodzi, że mam bardzo dużą łatwość w dochodzeniu do sytuacji bramkowych. Coś, czego tak naprawdę nie da się wytrenować, to trzeba mieć gdzieś, jak to się mówi, napastnik, musi mieć tego nosa. I tak naprawdę na stworzenie na tego, żebym ja miał 10 sytuacji bramkowych, potrzebuję 3 mecze, 4 mecze, no różnymi. Zależy też od klasy przeciwnika, nawet kiedy wygraliśmy w drugiej lidze, to myślę, że gdzieś na tyle potrzebowałem meczów i to naprawdę jest dużo, że zawodnik potrafi się znaleźć w tych sytuacjach tak często. I generalnie tak to się już przyjęło, zwłaszcza w Juabie, z tego co zauważyłem, że może jeszcze inaczej, że na te 10 sytuacji no, parametry mamy różne. Raz strzeli 7, 8, zawodnik 9, tak strzelałem. Czasami jeszcze kompletnie strzelałem jedną czy dwie na te 10, może jak to Kuba powiedział. Co się absolutnie nie gniewam, żeby była jasność, tak? Bo ja dochodzi, ale myślę, że te 10 flerowych sytuacji, 6, 7, zawsze skończę i na pewno ta skuteczność, ten procent skuteczności jest dosyć wysoki. Natomiast na czym polega według mnie to wrażenie? Natomiast na tym, że wielu napastników, którzy grali w Ziarku czy w przeszłości, czy teraz są na stworzenie sobie 10 sytuacji, potrzebują meczów 10, 12, potrzebują kilkanaście meczów na wykreowanie sobie tych przykładowych 10 sytuacji. Tak? Jeżeli oni będą mieć taki sam procent skuteczności, jeżeli wykorzysta 6-7 na 10, to jeżeli nie wykorzysta jednej czy dwóch sytuacji na te kilkanaście, na kilka meczów, no to jest to może mu mniej pamiętane. Natomiast ja mam więcej tych sytuacji z reguły w meczach i no to jest naturalne całkowicie, że tych sytuacji też więcej i strzelam i zawsze paszam, tak? Bo ja mam tego taką świadomość, że tych sytuacji mam dużo, ale tak jak mówię, no to jest tak, że do tej pory no, ja zauważyłem, że zawsze napastnicy byli uwielbiani, tacy, którzy biegali dookoła, tak, wszystko mieli, a kiedy się spojrzało po sezonie, miał 3 bramki i 2 asysty, ale no, miał skuteczność, bo z 10 sytuacji w ciągu sezonu strzelił 5 bramek, załóżmy, tak, także no, nie do końca z tą opinią się zgodzę, wtedy się na nią nie giewam, ale tak jak mówię, no, ogromną łatwość w dochodzeniu do sytuacji i to na pewno jest moja duża przewaga, że gdzieś no, ta intuicja dosyć często mnie nie zawodzi, gdzie ta piłka może się pojawić w polu karnym. A może jak już jesteśmy przy tym temacie, przypomnę taką pewną historię. Kiedyś graliśmy w czwartej lidze, wówczas w tym sezonie, kiedy szli te 32 bramki w Wrągowie, z Wrągowią, Wrągową, rzut rożny, zamieszanie, kocioł straszny. No, piłka spadła mi pod nogi, strzeliłem gola 1-0 i później Mirek Mozarczyk, którego też z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, widziałem po meczu i Wojtek, weź to wytłumacz mi, że jest 18 zawodników w polu karnym, 19. Ta piłka się kotuje, czemu akurat tobie spadnie pod nogi, a nie mi na przykład, tak? I już to nie jest raz czy dwa, także mam tą łatwość w dochodzeniu do sytuacji, jeżeli utrzymam taki procent jak skuteczności jak do tej pory, to ja na pewno oczywiście będę pracował na tym, żeby ten procent był jeszcze wyższy, tak? Ale jeżeli zachowam go na tym samym poziomie, to myślę, że też wielkiej krzywdy nie będzie. Dla napastnika najważniejsze jest to, żeby te sytuacje były i zawsze jest problemem większym napastnik taki, który nie ma sytuacji, niż taki, który ma sytuację, a ich nie wykorzystuje, bo jeżeli ma sytuację, to zawsze możesz to wszystko wytrenować, żeby popracować nad finalizacją akcji i to powinno przynieść efekt. Natomiast napastnik, który jest wszędzie tylko nie tam, gdzie spada piłka w polu karnym, tak naprawdę no, jest no, mało przydatny dla drużyny. Także chciałbym, żeby ktoś kiedyś spojrzał z drugiej strony, prawdopodobnie będzie to, kiedy już nie będę grał piłkę, kiedy piłka gdzie spadnie na drugim meczu, trzecim meczu i tam nie będzie napastnika, który by dobił ten strzał z pola bramkowego, bo no, żadną tajemnicą nie jest, że pięknych bramek zbyt wielu to nie jeszcze jest w swoim życiu, ale tak mówię, w trudnych momentach czasami, kiedy gdzieś ta piłka bezpańska jest w polu karnym, zawsze wiem jak się ustawić, jak dostawić tą nogę i myślę,
Rzeszy tyle dramy, że taka opinia co do tego, że jestem nieskuteczny, no dla mnie jest trochę niesprawiedliwa, ale być może bierze się ono też z tego, że gdzieś tam może mój charakter jest średnio lubiany przez wszystkich, także nie mam się, ale chciałbym, żeby wziął kiedyś miał takiego napastnika, który pobije mnie, jeżeli chodzi o ilość zdobytych bramek dla klubu i myślę, że nikt nie powie wtedy, że był nieskuteczny. Zdobyłeś dla Jeziraka w rozgrywkach ligowych od B-klasy do drugiej ligi 178 goli. Dokładnie wyliczyłem. Kiedy padnie gol numer 200? No widzę, przygotowałem się. Jestem zaskoczony, że trafiłeś tą liczbę, bo faktycznie tych goli dokładnie tyle jest w meczach ligowych. Natomiast proszę wiedzieć, że ja kompletnie nie myślę, wchodząc na boisko, ile mam bramek, ile mi kosztuje. Ja na meczu jestem tak przyciągnięty tym, żeby moja drużyna wygrała za wszelką cenę, że tak naprawdę za bardzo nie zajmuję się tym, kto strzeli bramkę, czy jak to zrobimy, w jaki sposób. Ale dla mnie to jest zwycięstwo drużyny i ja jestem tak skupiony na meczu, że ja często po meczu, będąc godzinę czy dwie po meczu, ja nie pamiętam, w jakim chociażby kolorze strojów grał mój przeciwnik, bo skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby wygrać mecz i wszystko ku temu robię, żeby tak się stało. Natomiast no, wracając do tego pytania, no nie ukrywam, że jeżeli będę blisko tej granicy, to podejrzewam, że będę jednak mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy o tym myślał coraz częściej, tak? Myślę, że zdrowie mi na tyle jeszcze pozwoli, żeby jeszcze trochę pograć przez sezon czy dwa w Jezioraku i no myślę, że przy tych dwóch sezonach, a postaram się zrobić to już w tym najbliższym, że ta granica pęknie, nawet mimo tego, że będzie mi zarzucona ogromna nieskuteczność, to postaram się 22 z miliona wykorzystać. Koszulka jest przygotowana już? Ukazywana? Nie, tak jak powiedziałem, jeszcze póki co nie myślę, ale być może kiedy będzie tego bliżej, może nie będzie to dane, bo to wiadomo, różne są losy trenera, zwłaszcza grającego trenera, czy każdego. Także ja będę skupiał się na tym, żeby drużyna zawsze wygrywała, a jeżeli przy tym gdzieś ja będę powiększał swój dorobek strzelecki, to będzie mi podwójnie miło. Objąłeś drużynę Jezioraka pod koniec czerwca 2015 roku, kiedy drużyna zajęła w B-klasie czwarte miejsce. Czego twoim zdaniem wtedy zabrakło do bezpośredniego awansu? No nie byłem aż tak blisko zespołu, żeby ta moja ocena była taka czysto trafna, tak? Natomiast no ja też, tak jak już wspomniałem wcześniej, zawsze obserwowałem to, co się dzieje w klubie i najprostszą odpowiedzią byłoby to, że zabrakło zwycięstw, bo ja pamiętam, że jeżeli zajął czwarte miejsce, grał z trzema drużynami, które były bezpośrednio przed nimi i to był lider Złotowo, Płomień, Tłużnica i Orzeł Ulmowo, czyli licząc mecz i remont Jeziorak, rozegrał wówczas sześć spotkań i żadnego z nich nie wygrał i to na pewno no, było głównym powodem tego, że Jeziorakowi gdzieś zabrakło później punktów, żeby wywalczyć bezpośredni awans do A-klasy wówczas, tak? Także ja nie byłem aż tak blisko klubu, natomiast no, dziwiło mnie, gdzieś tam każdy wspomina, że Jeziorek był w okresie budowy, że było ciężko i to wszystko się zgadza, ale paradoks polega na tym, że Jeziorek wówczas, pamiętam, zdobył więcej punktów o dziwo w rundzie jesiennej, kiedy ten zespół był tak naprawdę dopiero na prędce tworzony niż w rundzie wiosennej, kiedy już to było bardziej wszystko zgrane i ukształtowane. Także no, zabrakło na pewno kilku rzeczy, gdzieś jak ja obejmowałem swoje
już stanowisko tak pierwszego trenera, kiedy patrzyłem na przygotowanie do treningów, tak na podstawie swoich obserwacji widziałem, że nie zawsze mecz czy trening był najważniejszy, że gdzieś brakowało takiego podejścia typowo piłkarskiego i tak jak mówię, no nie chcę tutaj za bardzo stawiać jakiś diagnoz, czemu się nie udało, bo wtedy był i trener bardzo blisko zespołu, i prezes był, i zawodnicy, ale tak jak mówię, no gdzieś zabrakło zwycięstw z tymi drużynami z czołówki, i bo to było na 18 punktów zdobytych, 2 czy 3 bodajże, także no bardzo mało i to było. Myślę, że główną przyczyną tego, że Zięziar został w B-klasie, to prozaiczna, ale no niestety no, na 18 punktów się z drużynami szybko zdobywa niecałe 2 czy 3 punkty, jak mówię, to wtedy jest ciężko awans, nawet z najniższej ligi. Co się wydarzyło 5 lipca 2015 roku? Pamiętasz? Dzień, który zapamiętam na zawsze, na całe swoje życie. Wtedy pamiętam, graliśmy pierwszy mecz barażowy, to był mój pierwszy mecz w roli trenera seniorów Jezioraka, pierwszy mecz barażowy, który graliśmy w Markusach z drużyną Magdalenką, która dzisiaj się nazywa bodajże Polonia Markusy, nie chciałbym się pomylić, ale tak to chyba dzisiaj wygląda. Wygraliśmy 7-2 w ogromnym upale, pamiętam, i tamten mecz mi bardzo dużo powiedział, że drużyna jednak może wygrać, może walczyć w tym samym składzie personalnym, jaki był dotychczas. Także tak jak mówię, no dzień, który na zawsze zapamiętam, daty nie pomylę. Myślę, że jest nawet zbudzony w środku nocy, także dzień który pozwolił nam na podniesienie zwycięstwa, natomiast no, jak się okazało z perspektywy czasu, no niestety było nam potrzebne jeszcze drugie zwycięstwo w kolejnym meczu, ale to się nie udało już. Pamiętasz, jak pod suszem zabrakło nam paliwa? Tak, pamiętam. Na szczęście było to w drodze powrotu, jeszcze nie w drodze na mecz, także pamiętam, że wtedy no, paliwo zostało nam dowiezione i mogliśmy jakieś spokojnie dotrzeć do Ilamy z małymi przebojami, ale tak jak mówię, najważniejsze było to, że dotarliśmy na mecz na czas. Jeżeli tego paliwa już miało zabraknąć, to dobrze, to stało się w drodze powrotnej, a nie w pierwszą stronę, no, ale faktycznie no, zbyt duże poszły nakłady paliwa na klimatyzację widocznie i zabrakło. No, takie rzeczy to się wspomina z uśmiechem. Dokładnie, tak. Przedem pomacz można to wspomnieć z uśmiechem. Rok dłużej w B-klasie to czas stracony czy zyskany? Trudno tak naprawdę o jednoznaczną odpowiedź, myślę, bo wówczas, kiedy przegraliśmy baraże, to tak na gorąco wszyscy myślę, uważali, że to jest zdecydowanie rok stracony i takie myślenie na tamtą chwilę było jak najbardziej prawidłowe. Natomiast myślę, że po tych 3 latach z perspektywy czasu myślę, że ten rok, tak mówię, ciężko jednoznaczną odpowiedź, czy on był stracony, czy nie, bo z perspektywy czasu ten rok wszystkich dookoła, zwłaszcza zawodników, nauczył wiele pokory, że myślę, że wszyscy dookoła zobaczyli, że ze samo się nic nie zrobi, i to była taka nauczka na przyszłość, z której wszyscy, bo i nie tylko zawodnicy i władze klubu, i kibice, i wszyscy myślę dookoła, sympatycy klubu wyciągnęli prawidłowe wnioski, także myślę, że moje zdanie jest takie, że w pierwszej chwili to można było uznać za rok stracony, aczkolwiek no, tego roku też nie zmarnowaliśmy i to był taki dla nas, można powiedzieć, taki były podwaliny pod tego, co później się działo w klubie. Wiedzieliśmy, co było źle robione, co trzeba zmienić i te rzeczy wszystkie poprawiliśmy. Mieliśmy obraz tego,
tego, że jednak trzeba trochę mocniej pracować na wszystkich płaszczyznach. No tak też pół żartem, pół serią mówiąc, to jeżeli Jeziorak zapewniłby sobie wcześniej i w pierwszym sezonie awans do Ligi Wyżej, no nigdy nie wiadomo, czy ja bym się pojawił w klubie, czy byłbym trenerem tego zespołu, prawdopodobnie jeszcze nie. Natomiast no, ja z perspektywy też czasu uważam, że w tamtym składzie, jaki Jeziora grał wówczas w B-klasie w pierwszym sezonie, to miałby bardzo duże problemy, żeby od razu po roku awansować za klasy do Ligi Piątej wówczas. Także trudno o taką zero-jedynkową odpowiedź, ale myślę, że to był sezon, z którego Jeziorak wyciągnął jak najbardziej słuszne wnioski na przyszłość. To była bolesna lekcja, która może wiele kosztowała, ale przyniosło to efekt. Pamiętasz swój debiut seniora Jezioraka? Oczywiście, daty dokładnie nie pamiętam. Będzie to maj 2001 roku. Graliśmy wówczas z Pelikanem Łowicz na wyjeździe w starej trzeciej lice i no, pamiętam, ten mecz, trenerem był nasz dzisiejszy kierownik Leszek Dudkiewicz i ostatnio niedawno był Kuba Drzystek, który gdzieś odpowiadał o tym, jak to wyglądało i faktycznie mój debiut przypadł na taki mecz, gdzie pojechałem nie dlatego, żeby nie wiadomo jak niezbędny temu zespołowi, ale w klubie już było coraz gorzej, już spadek do czwartej ligi wtedy nieuchronnie się zbliżał i pamiętam, wtedy na mecz pojechaliśmy w 13, gdzie tym jedynym zawodnikiem rezerwowym z pola byłem ja, był jeszcze bramkarzem rezerwowym wówczas, pamiętam, Andrzej Lewandowski, i pojechaliśmy tylko z taką wąską kadrą. Jeden z zawodników doznał kontuzji, także wszedłem dosyć szybko, około 50-55 minuty na boisko, ale niestety no, nie udało się zapunktować, przegraliśmy nieznacznie 1-0, pamiętam jeszcze zdobyliśmy bramkę wyrównującą, ale niestety sędzia jej nie ustał, dopatrując się spalonego, także mam dosyć dobre pamięć do meczu, także debiut swój w seniorach też pamiętam, no szkoda, że zakończony porażką. Wytłumacz pojęcie niskiego pressingu. No tak, pojęcie, które niestety zakorzeniło się chyba po ostatnim meczu, tak? Mistrzostw świata, kiedy nasza reprezentacja grała z Japonią, naprawdę no przykro, od razu przykro było patrzeć. Ja mam trochę nieco inne spostrzeżenie co do niskiego pressingu. Według mojego jakiegoś przekonania jestem bardziej agresywny niż to miało ostatnio, natomiast no, tak już mówiąc poważnie, szkoda, że to się pojawiło właśnie w takim kontekście, taka nomenklatura, tak, no bo wszyscy wiemy, na czym polega niski pressing. My do tej pory jakoś, kiedy jestem trenerem Jezioraka, graliśmy z drużynami, które z nami stosowały niski pressing, także ja z drużyną zbyt tego często nie stosowaliśmy w meczach na szczęście, także miejmy nadzieję, że takie obrazki, jakie to widzieliśmy w ostatnich kilku minutach tego ostatniego meczu naszej reprezentacji na Mistrzostwa Świata, takich obrazków już nie doświadczymy, aczkolwiek to myślę, że więcej tutaj takiej odpowiedzialności za taką sytuację powinno spaść na naszego rywala z Azji. Że nie będziemy rozwijać pojęcia niskiego pressingu, bo jakoś daleki jestem od jakiejkolwiek szydery, która dla tych ludzi, dla tych zawodników, bo reprezentowali nasz kraj godnie, a że ostatnio impreza nie wyszła, to nie znaczy, że trzeba osądzać ich od czci i wiary. Czy wśród juniorów widzisz jakiegoś swojego następcę? No,
póki co jeszcze żaden nie zdradza możliwości szkoleniowych, ale myślałem się, że nie to było twoim zamiarem, tak dokładnie. No zobaczymy, aż wielokrotnie się o zawodnikach młodych wypowiadałem, że im mniej się o nich mówi, tym dla nich lepiej, gdyż no za bardzo, zbyt szybko może wierzą w swoją wielkość i uważają, że teraz to wszystko samo się potoczy, nie trzeba nic robić i te bramki, te mecze, te asysty, to wszystko przyjdzie samo. No tak niestety jeszcze się nie dzieje i w piłce nożnej dziać nie będzie. Póki co dobrze się czuję, zdrowie dopisuję, parę bramek w ostatnich sezonach Belzierka strzeliłem, także miejmy nadzieję, że też doczekamy zawodnika, który będzie potrafił gdzieś wykańczać tę akcję zespołu. Natomiast tak jak mówię, gdzieś już mówiliśmy, rozmawialiśmy prędzej, że mam dobry kontakt z trenerem juniorów, z Tomkiem Radzińskim, obserwuję zawodników, natomiast czy to z tej grupy będzie zawodnik, który w przyszłości da dużo bramek temu klubowi, czy jest taki zawodnik w jeszcze młodszych grupach, czy gdzieś może on jest w pobliżu, w regionie, to tak naprawdę dopiero z czasem to wszystko się okaże. Wiosną sezonu 2003-2004 Jeziorak grał ze Zniczem Biała Piska. Pokonaliśmy drużynę z Białej Piskiej 13-0. Ty w tym meczu zdobyłeś 6 goli. Tak, zdobyłem 6 bramek wówczas w tym meczu. Ja do tej pory nie udało mi się pobić tego osiągnięcia i myślę, że o to już będzie ciężko i też ostatnio w czasie wywiadu z jednego po jednym z meczów wspominałem właśnie ten mecz, bo naprawdę no, jak ktoś by mnie wtedy zobaczył na boisku w pierwszej połowie i w przerwie by powiedział, że ten zawodnik strzeli chociaż jedną bramkę, to by na pewno był w szoku. Pamiętam ten mecz znakomicie, że w pierwszej połowie kompletnie nic mi nie szło i każdy strzał to był wszędzie, tylko nie w bramkę. I tak naprawdę ja schodząc do szatni już byłem niemalże pogodzony z myślą, że na drugą połowę już na boisko nie wyjdę i czasami wspominam z trenerem Wojtkiem Tarnowskim tą sytuację, że trener też miał taką samą myśl, podobnie jak ja, że nadaje się do zmiany, ale gdzieś postanowił, żebym się, tak jak trener wspomniał sobie, że a niech się męczysz na tym boisku i trener dał mi możliwość rehabilitacji jeszcze za tą pierwszą połowę i wyszedłem też z zespołem na drugą połowę, mimo że wtedy pamiętam prowadziliśmy przerwy 5-0 bodajże, 5-0 było chyba i był wtedy 11 mecz, rzut karny, wziąłem piłkę pod pachę, mimo że za bardzo nie byłem do tego wyznaczony i to właśnie takie te zachowanie moje zostało na lata, że po latach chłopacy mi przypomniały, że biorę piłkę pod pachę, nikomu nie daję, tak? Ale wtedy gdzieś no miałem z tyłu głowy, że jak już teraz nie strzelę karnego, to jest poproszę samą zmianę. na szczęście z tego momentu wtedy zmieściłem piłkę w siatce i od tego czasu, no jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko co nie uderzyłem, to zamieniało się w złoto, można powiedzieć, bo każdy mój strzał kolejny to już był zakończony golem, także mecz naprawdę, który bardzo miło wspominam, że mimo tego, że początek tego meczu, a zwłaszcza pierwsza połowa nie wskazywała, że on aż tak radośnie się nami skończy. Pamiętasz, kto grał na lewej obronie? Tak, to grał na lewej obronie. Na lewej obronie. Na lewej obronie. No ty jesteś przygotowany, to powinieneś wiedzieć. W środku grał Jarek Polski z Mitkiem Ozarczykiem. Podejrzewam. Co? No podaję się, musisz mi powiedzieć. To niejaki głowa. Tak? Piotr Kaftowicz? Aż muszę sprawdzić, bo
Nie wierzę bardzo w to, ale skoro tak mówisz, to mogło tak być, ale to masz informację od niego, czy to sprawdziłeś? Od niego. To ja to sprawdzę, czy występował w tym, czy może grał, ale być może faktycznie występował w tym spotkaniu. 18 października 2015 roku w 85 minucie w Kazanicach Jeziorak grał z Jordanem. Prowadzona przez ciebie drużyna wtedy wygrała 3-0. Zdobyłeś ostatnią bramkę. Była to twoja setna bramka dla Jezioraka w meczach ligowych. Tak, no... Muszę sprostować jedną rzecz, może nie sprostować, ale wtedy już byłem uhonorowany przez prezesa, przez władzę klubu, przed meczem, pamiętam sobie, to Kisiejce, kiedy tych bramek miałem 98 bodajże, przed meczem, było przed meczem, czyli przed meczem miałem 98, gdzieś jakieś policzono mi bramki prędzej w meczach pucharowych, na szczeblu centralnym i tak dalej, ale ja gdzieś się skupiałem. Łatwiej było mi policzyć bramki w meczach ligowych i gdzieś, jeżeli już sobie pomyślałem, że ten puchar dostałem za 100 bramek, ale było napisane pucharze do dzisiaj w barwach Jeziorak, także w barwach Jeziorak już te 100 bramek na pewno miałem, licząc mecze pucharowe, mistrzowskie, oficjalne, tak? Także ale zależało na tym, żeby dobić do tej granicy 100 bramek w meczach, w samych meczach ligowych, także pamiętam ten moment, że wiedziałem, że to jest akurat ta bramka właściwa, tą setną w meczu ligowym w barwach Jezioraka, bodajże Rafał Kuchnik wtedy mi dogrywał. Tak, na pewno Rafał dogrywał, także pamiętam ten dzień dosyć dokładnie. A 150 gola dla Jezioraka zdobyłeś 23 września ubiegłego roku w 11 minucie w spotkaniu z Dębem Kadyny. No to aż tak to nie policzyłem. To jest 50-setna, pamiętałem. 200, jeżeli taka kiedykolwiek by się pojawiła, to też będę pamiętał, to na 150, no aż tak dokładnie nie policzyłem. No też pamiętam tą sytuację, zaskoczę pewnie wszystkich, że ją pamiętam, ale tak, wtedy Dawid Kowalski wykorzystał swój potężny atut, jakim jest wyrzut z autu. Idealnie wszystko wyszło w tempo, tak jak to zaplanowaliśmy, jak chcieliśmy i skończyłem głową te celne dośrodkowanie Dawida. Także no nie wiedziałem o tym, że to akurat ta bramka była 150, ale sam przebieg tej akcji to pamiętam szczegółowo. Także fajna rzecz. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś ją powtórzy i policzymy te bramki. Może będą bardziej skuteczni zawodnicy. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zapraszam do udostępniania, do subskrypcji, do polubienia naszej strony na Facebooku, a także do oglądania kolejnych odcinków naszego programu. Dziękuję trenerowi Wojtkowi Figurskiemu. No i do zobaczenia. Ja również dziękuję za zaproszenie, za to, że chwilę porozmawialiśmy sobie, trochę dłuższą chwilę i chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na nasze mecze w czwartej lidze. My jako zespół dołożymy wszelkich starań, żeby te mecze kończyły się zwycięstwami i zgodnie z naszą filozofią klubu. Twórzmy wspólnie wszyscy razem naszą rodzinę Jezioraka, powiększajmy się, wspierajmy się i tak? Tak róbmy, żeby zawsze wszyscy byli na końcu zadowoleni. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.